Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Jedną z najważniejszych cech, którą posiadają ludzie, jest zdolność komunikacji, zdolność abstrakcyjnego myślenia i wyrażania swoich osądów i opinii. Ta cecha, która wyróżnia ludzi spośród innych istot żyjących na ziemi, jest niezwykłym darem, ale jednocześnie zagrożeniem. Nieumiejętność posługiwania się językiem potrafi bardziej zniszczyć relacje społeczne i interpersonalne niż cokolwiek innego. Słowo, które wypowiadamy, może stać się błogosławieństwem, które buduje, lub przekleństwem, które rujnuje. Jezus dzisiaj zachęca nas, abyśmy rozważnie posługiwali się językiem, aby nasza mowa była prosta i jasna, bez fałszu i podstępu. Czasami nawet w dobrej wierze, aby kogoś nie skrzywdzić, posługujemy się nieprawdą. Oczywiście bywają takie momenty w życiu, że nasz rozmówca nie może usłyszeć prawdy, albo dlatego, że zostaliśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy, albo też dlatego, że prawda ta mogłaby wyrządzić krzywdę naszemu rozmówcy. W takich sytuacjach trzeba nam przysłowiowo ugryźć się w język. Językiem, tym niezwykle cennym darem, należy się posługiwać zgodnie z celem, dla jakiego go otrzymaliśmy. Warto go sobie dzisiaj przypomnieć, a cel ten jest dwojaki. Po pierwsze, abyśmy wielbili Boga, jedynie Jemu oddawali chwałę. Po drugie, abyśmy tym językiem błogosławili innych ludzi. Błogosławili, a nie przeklinali. Błogosławili, to znaczy dobrze innym życzyli. Językiem można wyrządzić wiele zła, ale można nim również uczynić wiele dobra. Wykorzystujmy dar mowy w dobrym celu, budując zdrowe relacje i budując słowem innych ludzi, aby społeczeństwo, w którym żyjemy, stawało się coraz dojrzalsze. To naprawdę się opłaca.